Cześć, siemanko, guten morgen, Woron Kolarzyna, witam was z nietypowego miejsca, gdyż znajdujemy się w sumie w kraterze superwulkanu, który znajduje się na terenie Niemiec. Na pewno oglądaliście filmik. No, że lubię takie rzeczy, więc obejrzałem i się okazało, że 75 km od miejsca, w którym obecnie przebywam, znajduje się ten wulkan. Tutaj mamy miejscowość przy tym wulkanie. Pokażę wam na przybitkach, jaka fajna katedra, czy co to jest, nie mam pojęcia, ale jest fajne. A tutaj mamy 0,7 km do wulkanu. Zobaczcie, to jest tam. Podjeżdżam bliżej, może uda mi się znaleźć te bąbelki, które wypływają z tej wody. Więcej informacji macie na filmikach, gdzie macie to naprawdę fajnie pokazane, jak tam ta lawa, ile ona ma kilometrów do skorupy ziemskiej, te sprawy możecie sobie zobaczyć na innych filmikach. A ja z ciekawości chciałem po prostu to sprawdzić. Chwytnym tytułem dla tego filmiku będzie wulkan. Oj, nie wulkanem po szosie. Szoso po wulkanie. Tam Katek sobie czeka. Mnie najbardziej interesują te pęcherzyki, które mają się niby wyłaniać tutaj jak w źródełku. Woda jest nawet czysta, fajnie to wygląda. Pewnie w których tam miejscach będzie na pewno widać, jak te pęcherzyki sobie tam bulgoczą, ale jest tyle ludzi, że naprawdę jestem w szoku. Także przejadę się w kółeczko, zobaczymy co i jak to jeszcze wygląda. Trzeba wracać, bo tutaj dojechać, jak widzicie, są ciekawe górki. No i było 13%, trzeba było rower prowadzić. No dobra. Przed chwilą byłem właśnie w miejscu, gdzie widać chyba fajnie te warstwy tego wulkanu, czy tam lawy, czy co to. Także jest ciekawie. Co zauważyłem, że jest taki specyficzny zapach, to raz. No i dwa, taka mgła, niby jakaś para, coś tego typu.
Także jest fajnie, fajne przeżycie stać w kraterze wulkanu, super wulkanu, jednym z kilku na całym świecie, więc mega uczucie. Dobra, ja się zbieram i tak na noc wrócę dopiero do domu. A taka ciekawostka, jeździć szosą po wulkanie to jest coś. No dzisiaj mam o 17 zachód słońca, mam jeszcze 75 km, a jest późna godzina. Nic, mamy lampeczkę Bontragera, damy radę. Dobra wiadomość, znalazłem bąbelki. Mam was. Znalazłem bąbelki. Teraz to się jaram. Zobaczcie. Mamy tu. Nawet kolor tej wody jest trochę inny. Tutaj nawet takie mamy poukładane jakieś to drzewa. Chyba, że to tak wyrosło. Ale bąbelki są. Tak, przyznaję się, po to tu jechałem, żeby zobaczyć te bąbelki. Zobaczcie, to tak jakby podmyte było coś. W butach szosowych na takie wycieczki nie bardzo. Ha! Mam następne. Idziemy, idziemy, idziemy. Oho. 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 Mamy to. Teraz jestem spełniony. Mogę jechać. Jeszcze raz. Trzymajcie się. Hej. I zostawcie suba. Nie wiem, czy widzicie, ale tu jest tego jeszcze więcej, najlepiej. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Idziemy dalej. No, teraz to się w ogóle nie podoba. No. Jest znowu. Zobaczcie, masa tego jest. Tych bąbelek. O, może teraz będziecie słyszeć, jak uda mi się stąd wyjść. Ho, ho. Słyszycie? Tutaj to jest tego. Zobaczcie. Się normalnie gotuje. O kurde. No, wygląda to nieźle. Mam nadzieję, że słyszycie ten dźwięk. Pozdrawiam was z wulkanu Lesier Z. Trzymajcie się. Hej.